kilku liczbach, drodzy Państwo. Z 350 milionów, które gmina wiejska Głogów i gmina Kotla otrzymały na uzbrojenie tego terenu, a dziś podpisałem dokumentację i przetarg na budowę infrastruktury, na którą otrzymaliśmy 140 milionów złotych. Olbrzymie dofinansowanie. 98% całej kwoty to środki, które otrzymaliśmy z Polskiego Ładu. Nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Kotli, która zostanie wybudowana od podstaw. Maksymalna przepustowość tej oczyszczalni to 4,5 tysiąca metrów sześciennych na dobę. Budowa sieci kanalizacyjnej do strefy przemysłowej na odcinku ponad 6 km. Nowoczesna stacja uzdatniania wody w Kociemyśli. Wydajność tej stacji 3455 m sześciennych na dobę, z możliwością rozbudowy do ponad 4000 m sześciennych na dobę. Nowe ujęcia wody w Kociemyśli oraz w Kotli, budowa sieci przesyłowej wody do strefy na odcinku prawie 15 km. Te wszystkie rzeczy, o których tu powiedziałem, w ramach tego przetargu w najbliższych 3 latach będą wybudowane na terenie gminy Kotla, ale służyć będą nie tylko gminie Kotla, ale tej strefie, no i poprzez to również całemu regionowi. Panie prezesie. Szanowni Państwo, cóż, wypada pogratulować rozpoczętej inwestycji, natomiast chcę jasno podkreślić. Możemy stać koło siebie, mieć dwie różne wizje Polski, ale nie ma dla nas nic ważniejszego jak służba mieszkańcom aglomeracji Głogów. Zawsze to podkreślałem i zawsze mówiłem, że dobro mieszkańców naszego regionu jest najważniejsze, nie ma barw politycznych. Dowodem na to jest to, że po pierwsze środki rządowe przyznane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości trafiły do gminy Kotla, trafiły też do gminy wiejskiej Głogów i nikt nie kierował się tym, czy tam jest wójt z PiS-u, czy go nie ma, tylko merytoryką. To jest po pierwsze. Po drugie, nie muszę Państwa przekonywać, jak dla mnie ważne jest moje miasto rodzinne i moje miejsce na ziemi, ale wszystko to, co robimy w legnickiej strefie, nie byłoby możliwe bez świetnej załogi i moich kolegów z pracy. Obecność, pozwolę sobie powiedzieć, Mariusza, mojego byłego ucznia, inżyniera, który jest dyrektorem infrastruktury, ale to jest kilkanaście osób z Głogowa, które rozwijają legnicką specjalną strefę, ale mają Głogów w sercu, bo są mieszkańcami Głogowa i bez nich to wszystko by nie było możliwe. Jeśli do tego dołożymy zaangażowanie też urzędników z gminy Kotla, to ja nie boję się tego powiedzieć. My naprawdę jesteśmy w historycznej chwili i mimo, że jesteśmy w czasie przedwyborczym, nawet można by zażartować, szkoda, że wybory nie są co pół roku, bo może więcej takich ciekawych inwestycji by było, ale my mówimy dzisiaj o konkretach, nie pomysłach, nie o wizji, nie o tym, że ktoś coś obiecuje, to są konkrety. Przypomnę Państwu, obwodnica miasta Głogowa blisko 1,5 miliarda złotych. Inwestycje w gminie Kotla i w gminie wiejskiej Głogów blisko 400 milionów. Zakup starej poczty. Wczoraj ogłoszenie inwestora dotyczącego odnawialnych źródeł energii, Engie. To się wszystko dzieje. To nie są pomysły, tylko to są realne działania. Jestem o tym przekonany, że gmina Kotla, gmina wiejska Głogów, miasto Głogów w najbliższych latach zmieni swoje oblicze, a robię to z olbrzymim przekonaniem, z szacunku też dla setek moich uczniów, którzy wyjechali z tego miasta, bo po prostu nie było tutaj alternatywy, bo nie było pracy. My odwracamy to i uważam, że w najbliższych latach wielu młodych Głogowian, jeśli pojedzie na studia do Krakowa, Poznania, Wrocławia, to wrócą do aglomeracji Głogów, tak pozwolę sobie Panie Wójcie mówić, bo przecież tak to traktujemy, bo to, że ten park przemysłowy stanie tu na tym terenie gminy Kotla i gminy wiejskiej Głogów, to przecież on będzie skierowany przede wszystkim dla Głogowian, dla mieszkańców powiatu Górowskiego, Wschowskiego, kto wie, czy też nie będzie oddziaływał na powiat polkowicki. Ale tak jak powiedział Pan Wójt, od samego początku ramię w ramię pracowaliśmy nad tym projektem, bo przecież to jest szycie namiaru tego parku przemysłowego. I jeśli Państwo pozwolicie, to poproszę Pana Dyrektora Kędziorę,
jako człowieka, który za to odpowiada, i inżyniera budownictwa, bo to też jest ważne podkreślenia, że oprócz tego, że w strefie pracują ludzie z Głogowa, to są ludzie przygotowani, kompetentni i rozwijają Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Szanowni Państwo, to jeszcze troszeczkę zanudzę Was tymi właśnie tematami technicznymi i tym, co tutaj się zadzieje i jak wiele zadań inwestycyjnych trzeba skorelować ze sobą, i w tym jest ogromna rola właśnie departamentu, który mam zaszczyt prowadzić, Departamentu Infrastruktury i Inwestycji Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzisiaj mówimy o ogłoszeniu przetargu na całą sieć wodno-kanalizacyjną będącą filarem, trzonem dostarczenia i odbioru ścieków właśnie dla tego jednego z największych w Polsce, to warto podkreślić, jednego z największych w Polsce parków przemysłowych, który ma tu powstać. Oprócz tego gmina wiejska Głogów tworzy sieć dróg lokalnych, ale nie sieć dróg, które są zwyczajnymi takimi drogami lokalnymi, tylko są to już drogi czteropasmowe z pełnym uwzględnieniem ciężaru ruchu, który będzie powodował właśnie ten ruch pracowniczy i towarowy do parku. Oprócz tego obwodnica miasta Głogowa i też skorelowanie tych działań, dostosowanie węzłów, żeby ten ruch odbywał się w sposób płynny. Te wszystkie zadania przepływają przez Departament Infrastruktury. Ogromne podziękowania dla urzędników zarówno Urzędu Gminy Kotla, jak i Urzędu Gminy Głogów, bo jesteśmy w stałym, pełnym kontakcie, wymieniamy się tymi informacjami na bieżąco. To pozwala na sprawne działania i podejmowanie szybkich decyzji w tych sprawach, ale oprócz tego to jest również kontakt z chociażby PKP PLK, bo też walczymy o to i rozmawiamy o budowie w tym miejscu terminala multimodalnego i połączenia tego terenu w infrastrukturę kolejową, oczywiście w pełni zelektryfikowaną na potrzeby tych największych inwestorów. Oprócz tego mamy bardzo duże zadania, jeżeli chodzi o sieci elektroenergetyczne. O godzinie 12 kolejne spotkanie z PSE, bo na terenie tego parku ma powstać bardzo duża stacja z nowymi sieciami 400 kV, która dostarczy olbrzymią moc, bo blisko pół gigawata na potrzeby inwestycji, które tutaj mają się zadziać na terenie Parku Przemysłowego Aglomeracji Głogów. Panie dyrektorze, to na jakim obszarze powstanie i kiedy będzie gotowe? Mówimy dzisiaj na wstępie o obszarze około 330 hektarów. Docelowo ten obszar posiada powierzchnię prawie 600 hektarów. Tak jak podkreśliłem, jest to jeden z największych parków w Polsce. Dzisiaj na palcach, myślę, no dwóch rąk można policzyć obszary inwestycyjne, które są w jednym kawałku o tak dużym areale. Z tego, z badań, które prowadziła również Państwowa Agencja Inwestycji i Handlu, wynika, że cztery parki mają taką skalę punktacji od 1 do 10 powyżej 7, z czego 3, Szanowni Państwo, znajdują się na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jest to park w Głogowie, w Środzie Śląskiej Miękiń i w Lubinie. Jesteśmy z tego ogromnie dumni, że nasze tereny są najlepszymi terenami inwestycyjnymi w Polsce. I na kiedy będą gotowe? Na kiedy będą gotowe? Tak jak Pan Wójt podkreślił, 3 lata i te wszystkie zadania też są mniej więcej oscylowane. Wszystkie zadania inwestycyjne będziemy się starać zamknąć w tej dekadzie. Pierwsi inwestorzy są już chętni, rozmawiamy z wieloma inwestorami. Oczywiście nie możemy zdradzać tutaj ani branż, ani nazw tych inwestorów ze względu na te rozmowy biznesowe. Biznes lubi ciszę, ale tak, te rozmowy się toczą i one są, żebyśmy mieli też jasność, są prowadzone równolegle i niezależnie od tych zadań inwestycyjnych. Ten park jest również w naszej ofercie. Ja co do czasu jeszcze bym dodał tylko jedno słowo. Drodzy Państwo,
bo to mieszkańcy często nie znają realiów inwestycyjnych i tych administracyjnych, a te administracyjne trwają bardzo długo, od zmiany studium warunkowań na terenie dwóch gmin, utworzenia planów miejscowych, odrolnienia gruntu, już do tego momentu, kiedy zaczynamy rozmawiać o inwestycjach, o przyznanych środkach. My nad tym terenem pracujemy już, drodzy Państwo, Dwa lata, jeżeli chodzi o same inwestycje, a 4 lata, jeżeli chodzi o przygotowanie w studium, bo 4 lata temu podjęliśmy pierwszy raz decyzję z wójtem gminy wiejskiej Głogów o tym, żeby te tereny spróbować przeznaczyć pod teren przemysłowy. Potem dzięki tej bardzo dobrej współpracy zadziało się to, co się dzisiaj dzieje, ale to jest... Już 4 lata, od dzisiaj kolejne 3 lata na inwestycje, a potem kolejne lata, jeżeli chodzi o rozwój tego terenu. Takie procesy trwają długo. Najważniejsze, żeby one trwały przy współpracy i obopólnym zrozumieniu. A za jakiś czas wszyscy będziemy mogli z tego skorzystać. Jeśli można jeszcze 2 zdania, bo ja wiem, że wszyscy mieszkańcy żyją tym, kiedy będzie inwestor, jaka branża. Szanowni Państwo, proszę nam uwierzyć, te rozmowy trwają. To, że takie środki trafiły do gminy wiejskiej Głogów, do gminy Kotla, to, że obwodnica Głogowa stała się realna, nie jest przypadkiem. Natomiast też chcę jasno powiedzieć, przy tych inwestycjach, które już się będą działy, przy obwodnicy, przy uzbrajaniu tego terenu, to już są setki miejsc pracy, przeróżne. To będą ludzie, którzy będą przyjeżdżali do Głogowa, będą korzystali z usług miejskich, będą najmowali mieszkania. To już się będzie działo. To już ożywi gospodarczo nasz region. Natomiast zapewniam Państwa, że wszystko jest szyte na miarę i nikt nie wydatkowałby tak olbrzymich środków, gdybyśmy nie mieli jasnego planu na ten teren. Jeszcze kilka lat cierpliwości, ale tak jak powiedziałem, najbliższa dekada w Legnickiej Specjalnej Strefie będzie należała do 2 obszarów. To jest Miękinia, Środa Śląska, gdzie już mamy Intela. Największą, to trzeba też powiedzieć, największą inwestycję gospodarczą w historii wolnej Polski. Ale robimy wszystko, żeby ta w Głogowie była równie wielka.